kochani. Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy połączony z taką wyprawą na giełdę staroci. Jest to giełda w Krakowie i jeżdżę tam co jakiś czas, żeby właśnie wyszukać jakieś perełki, czy to z porcelany, czy jakieś takie, wiecie, bibeloty różne, czasem jakaś vintage biżuteria, czasem się trafią nawet jakieś perełki, czy obuwnicze, czy torebki, różne gadżety, także zapraszam Was na relacje właśnie z tej giełdy i co tam kupiłam, a naprawdę kupiłam piękne, piękne rzeczy, właśnie z kategorii, powiedzmy, starocie i bibeloty do domu. No i oczywiście super haul lumpeksowy i z nowych towarów, głównie z nowych towarów, ale chyba jest tam też ze dwie rzeczy z wyprzedaży. Są rzeczy z metkami, są rzeczy z super, super składów, 100% wełna, piękne modowe żakiety. Także już teraz Was zapraszam i oczywiście bardzo Was proszę, polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba, oraz zasubskrybujcie koniecznie kanał. Bardzo pomaga mi to w rozszerzaniu zasięgów. Przechodzimy teraz do relacji, a potem będzie już... co kupiłam i haul lumpeksowy razem zmierzymy. Leci, cześć kochani. Jestem dzisiaj na giełdzie, na Rybitwach w Krakowie. Czasem tu jeżdżę. Dzisiaj miałam akurat nastrój. No i pokazuję Wam przebitki. I potem pokażę Wam też, co kupiłam razem z haulem lumpeksowym normalnym. Jest bardzo zimno dzisiaj, ale na szczęście nie pada, więc spoko. Pozdrawiam Was serdecznie. No i widzicie, chodzę sobie tutaj, oglądam te wszystkie szpargały. Jest tu tego naprawdę dużo i są bardzo różne rzeczy, słuchajcie, od jakichś totalnych badziewi, które nawet się nie nadają do wyrzucenia, no jedynie do wyrzucenia, przemokniętych i po prostu brudnych, aż do rzeczy naprawdę takich wręcz antyków, można powiedzieć, albo nawet dosłownie antyków. Rowery, dywany, tam oglądałam u tego pana dywan, bo miał bardzo fajny dywan, aczkolwiek bardzo, bardzo ciężki. A tutaj mamy rzeczy, które w danym momencie zostały z 3 na 2 złote za sztukę przecenione i po prostu są tam ich tysiące, tysiące. Masakra. Oczywiście nie sposób przegrzebać tych pudeł, ale tak patrząc tak nawet po wierzchu i czasem jak coś zainteresuje, oglądając, można wyłowić jakieś tam skarby. Ja sobie wyłowiłam, zobaczycie potem. Kilka rzeczy, w sumie dychę zapłaciłam za 5 rzeczy. No i tutaj też na jednym stoisku były ciuchy, aczkolwiek no niestety nic interesującego, jakieś dresy głównie i takie dzianiny bardzo casualowe. No i po prostu w średnim stanie. Krzesła, meble, naprawdę jest tego bardzo dużo. Są tam też meble nowe na tej giełdzie, ale ja oczywiście oglądam tylko takie rzeczy, które mnie interesują, stare. Tutaj była fajna waliza, taki kufer stary, tylko że też no niestety nie za dobrym stanie. A no, mimo tego stanu sobie dosyć sporo życzą za te rzeczy. No fajny kufer, mógłby być jako stolik albo jako wyposażenie sklepu nawet. Stary akordeon, doniczki, no naprawdę, słuchajcie, co byście nie chcieli, tam możecie znaleźć. I można sobie wynaleźć fajne rzeczy. Tutaj na przykład coś, co mogłoby służyć jako parasolnik, bardzo fajnie. Także naprawdę polecam Wam się wybrać na taką giełdę, ale jak jest dobra pogoda, no nie warto tam iść, jak nie ma pogody. I są straszne kolejki do wjazdu, więc lepiej się wybrać już tak, moim zdaniem lepiej się wybrać, jak jest już później trochę, bo jest wyprzedaż wtedy. Mimo że giełda się będzie niedługo kończyć, to ja tak często przychodzę przed 11, 11 na sam koniec właśnie. Jestem już w domu z tymi zakupami, no i już część rzeczy jest zainstalowana. Teraz odwrócę kamerę, to Wam pokażę, co konkretnie kupiłam i dlaczego. Zobaczcie, tutaj mam piękny chlebak. Wydaje mi się, że ten chlebak jest z lat 60. lub 70. Może ktoś z Was miał nawet takie chlebaki w domu, ale ten ma wyjątkowo pięknie pomalowane wzory. Jest w super stanie, naprawdę. Widać, że jest to vintage. Ale naprawdę, zobaczcie, jakie piękne chabry i maki. Pasują mi tu idealnie, bo ja mam takie malowane, ręcznie malowane mozaiki przyklejone w ramach kafelków. Ta kuchnia kiedyś będzie do zmiany, oczywiście, bo to jest już taka trochę styl rustykalny, już troszkę, powiedzmy sobie, już przestarzały, blat do wymiany, ale na razie jest. Mam właśnie dużo tych elementów
ręcznie malowanej ceramiki, takiej tej niebiesko-białej. Mam dużo tutaj takich prawdziwych staroci. Mam zegar tutaj złoty, taki stary, który ma tylko nowy mechanizm z tyłu. No i to jest przepiękne. Zapłaciłam 30 zł chyba za ten chlebak, o ile pamiętam. No to nie będzie na chleb, tylko na takie szpargały, które niekoniecznie chcę trzymać na wierzchu. Ale naprawdę uważam, że jest przeuroczy. No w ogóle pasuje tutaj do tego stylu na maksa. Jeszcze tutaj śrubokręt leży, bo będę przykręcać coś, co Wam zaraz pokażę. Ale tymczasem jeszcze kupiłam, patrzcie, piękną sosierkę ręcznie malowaną od Villeroy i Boch w ogóle. Super. Więc pewnie ona pójdzie na Vinted. Śliczna rzecz, bardzo markowa. Prawdziwy vintage. Zobaczcie, jak te detale pięknie pomalowane są tutaj. To jest jedna przepiękna rzecz. Tak się prezentuje. Tutaj świetna taka replika jakiegoś wspornika gotyckiego z tymi maszkaronami. Ona jest do przymalowania złotkiem, ale to nic. W pięknych kolorach. Też myślę, żeby właśnie tutaj do pary z tym zegarem sobie przywiesić gdzieś w tej okolicy. Na jakiegoś, na jakiś bibelot na tym postawić. Na przykład ozdobną solniczkę albo takie puzderko ceramiczne albo jakiegoś inne dziwadło, ale w każdym razie będzie pasować tutaj do, jest też w takim kolorze starego złota jak ten zegar mój. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tym pomyśle, żeby właśnie tutaj to przywiesić i tam coś postawić fajnego. Także takie coś. Pokażę Wam teraz jeszcze kilka rzeczy. Zobaczcie, jeśli tutaj jeszcze nie jest super porządek, ale jestem w trakcie sprzątania. Jajeczka ręcznie malowane. Mi się wydaje, że to jest też ceramika Delft. Albo jest to jakaś włoska ręcznie malowana robota. I to są takie chyba do powieszenia jajka. One mają dziurki z dwóch stron. Wydaje mi się, że mogę z tego zrobić ozdoby na takich pięknych sznurkach to powiesić i po prostu nawet w sklepiku do sprzedaży na Wielkanoc. Każde jajeczko powieszone na swojej wstążce. To będzie bardzo fajny bibelot, taki artystyczny. I albo zostawię je do ozdoby w domu na Wielkanoc. Zobaczymy jeszcze. No bardzo mi pasują, także być może. I tu jest ręcznie malowana taka waza jakby. Prawdopodobnie ona miała pokrywkę, ale zobaczcie, jak pięknie pomalowana rzecz. I ona jest w bardzo podobnym stylu do tej sosierki od Villeroy. Patrzcie. To jest bardzo podobny styl motywu. I też ręcznie malowane. Tamta jest tak troszeczkę delikatniej pomalowana, ale mógłby to spokojnie być komplet i to może być na przykład taka waza na sałatkę niewielką, albo na przykład na, no nawet na takie jajka, na jakąś dekorację wielkanocną, cokolwiek, no na owoce, na stół. Przepiękna rzecz i tutaj jest sygnowana numerem. Prawdopodobnie to była cała jakaś zestawa i to był jeden z numerów tej zestawy. W każdym razie naprawdę wow, jestem pod mega wrażeniem. No jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden piękny bibelot, który Wam zaraz po wyczyszczeniu też pokażę. To jest taka przepiękna art deco puderniczka marki Stratton z Anglii. No i zobaczycie zaraz ją w środku, tylko ją będę myć, bo jest cała bardzo brudna od starego pudru. Słuchajcie, mam to cudeńko umyte już, wyczyszczone. Patrzcie, jakie to jest piękne z wierzchu. No cudowne po prostu. W ogóle nie zniszczone, totalnie tam jakieś mikro, dosłownie mikro zarysowania. Złoty kolor, ma to taką wielkość, patrzcie. To jest naprawdę małe, jak na puderniczkę to jest w ogóle bardzo małe. I patrzcie, to jest wszystko sygnowane. Stratton. To jest w ogóle metal, to nie jest żaden plastik. W środku jest ta zakrywka na puder. A w ogóle, żeby to otworzyć, to patrzcie. Tu jest takie coś. O, z takim wcięciem. I żeby to zamknąć, to trzeba to przesunąć tak, żeby nie było we wcięciu. No i patrzcie na ten piękny pędzel w ogóle. Wyciągnę go. O, patrzcie. Pędzel chowany i jest też sygnowany, podpis jest. I ma taką eskę tutaj. I normalnie jak to wciśniemy, to nam pędzelek wychodzi. Jeszcze jest lekko wilgotny, ale jest już wybrany, wydezynfekowany. Bardzo miękki pędzel z naturalnego włosia. Spróbuję na twarzy. No, mięciutki jest.
I jest w bardzo dobrym stanie, w ogóle jest niezniszczony. Przepiękna rzecz. Spróbuję to teraz zamknąć. Tak, oczywiście. Zamyka się bardzo, bardzo łatwo, naprawdę, zobaczcie. Coś takiego. To się daje tu. Jest mega eleganckie. Lusterko. No i lusterko jest dosyć duże, powiem wam. Praktycznie całą twarz widać. O. No i teraz nasypię tam pudry i zobaczymy, czy da się z tego korzystać. Ale jest po prostu... No i zamyka się bezproblemowo. Przepiękna rzecz. I słuchajcie, tą rzecz dostałam... ponad 100 zł wydałam. Tą rzecz pani mi dodała gratis. No w ogóle mega. Jestem zachwycona po prostu. No i tak. Widzicie? Jest. Jest już puder. Spróbujemy to teraz... O. Trochę może być jeszcze wilgotny, ale to jest mój puder sypki, ten, który robiłam sama. Tam jest ten puder jedwabny w nim i tak dalej. No i wiecie co? Super, super. No jak na taką korektę, taki puder do, tylko do... Bo to jest puder i tak bezbarwny, więc on jest tylko taki do, wiecie, do przydymienia noska i tak dalej. No to jest super, super. Malutkie, bardzo kompaktowe. No i przepiękne, bo to jest takie małe dzieło sztuki. Ciekawa jestem waszych opinii, jak się wam takie coś podoba. No jest zamknięte, mam nadzieję, że to się nie będzie... Patrzcie, teraz na kamerę to... Nie, nic się nie sypie, słuchajcie. Można spokojnie używać i nosić w torebce, że się nie wysypuje z tego zamkniętego... O. Nawet się za bardzo w ogóle nie sypie z niego, także super. Bardzo, bardzo fajnie. Tak to wyglądało na giełdzie, widzieliście moje zdobycze. Jestem oczywiście bardzo ciekawa, co sądzicie. Ja jestem tymi gadżetami zachwycona po prostu, tak jak mówiłam, część wystawię, a po prostu ta puderniczka to jest mój taki skarb i właśnie teraz na zbliżającą się moją wyprawę do Paryża zamierzam ją zabrać jako bardzo elegancką rzecz do torebki. Jest bardzo lekka też, także super, naprawdę. No a teraz lecimy dalej i pokażę wam też jedną stylówkę, którą właśnie chcę się was doradzić. Czy wypada coś takiego na elegancką okazję właśnie zabrać ze sobą do Paryża? No, słuchajcie, lecimy teraz z tym holem lumpeksowym i zacznę właściwie od początku, czyli od sukienek i dokładnie od tej stylówki, którą mam na sobie. Słuchajcie, sukienka, którą mam na sobie, oczywiście zobaczycie ją w stylówce, jest superowa, jest w ogóle nowa z metkami, zobaczycie tam przebitkę, nie pokażę wam teraz, bo musiałabym wyjąć tą metkę ze środka, ale zobaczycie na zdjęciach, bo zrobiłam zdjęcia właśnie tej sukienki samej w sobie, jest naprawdę super, ma taką jakby srebrną, błyszczącą, może nie srebrną, ale błyszczącą nitkę w sobie, ale ma fajny skład, jest chyba 35% sztuczna, natomiast reszta to jest bawełna, wiskoza i wełna w składzie, także naprawdę uważam, że jak na tego typu sukienkę z Zary, bo to jest Zara, jest fajna, jest to taka wieczorowa, mała czarna, ale taka na zimę, wiecie, ona ma jeszcze podszewkę, więc powiem wam, że ona naprawdę jest ciepła. Gdyby nie to, że ma gołe rękawy tutaj, co jest trochę niedogodnością chyba jednak w zimie, to naprawdę byłaby idealna na wieczór, ale w sumie wiecie co, w wielu pomieszczeniach jest tak mocno grzane w zimie, że można sukienkę bez rękawów włożyć, ewentualnie można mieć ze sobą takie eleganckie bolerko, czy też mini sweterek, jak to się mówi, albo po prostu włożyć takie body z przezroczyste jakby z siateczki, które będzie miało tylko rękawki tutaj wystające, na przykład 3/4 jeszcze dodatkowo. No, można z różne rzeczy tutaj jakby wymyślić, natomiast sukienka sama w sobie jest bardzo fajna, jest na lata 60. Pokażę ją wam bez paska, tak wygląda. Naprawdę spoko, też się prezentuje zupełnie luźna, bo ma tu kieszonki i ja bardzo lubię rzeczy w stylu lat 60. Jest to mini, można ją oczywiście włożyć do czarnych szpilek, do czegoś eleganckiego. Ja tutaj proponuję buty, których zamierzam po prostu jechać też do Francji. Są nie tylko bardzo, bardzo wygodne, miękkie, to są buty Hispanitas, które niedawno na Vinted kupiłam, także zobaczycie je w stylówie. Mają bardzo ładne detale, piękny kolor, który będzie mi pasował tam do wielu rzeczy. Pokażę się wam też z nową moją torebką od Kurta Geigera, którą kupiłam z Vinted. Jest nowa, ale no była przynajmniej 2,5-3 razy tańsza niż nowa, taka kupiona na stronie
właśnie Kurt Geiger. Super, super fajna torebka, ale tu już nie będę Wam nią zawracać głowę, zobaczycie ją po prostu w stylówce do sukienki, ale także z płaszczem tym różowym w stylu lat 60., który też zamierzam ze sobą zabrać. Także oceńcie sami tą stylówkę i powiedzcie mi, czy uważacie, że ta sukienka jest dla mnie. Czy jest to fajny styl dla mnie? Ja uważam, że tak. Mimo koloru czarnego, to wiecie co, czasem właśnie fajnie jest mieć coś takiego, jakby to powiedzieć, takiego innego, bardziej wieczorowego. Ja w wieczorowych strojach nawet dosyć lubię czerń i nie jest mi aż tak bardzo źle w czerni, oczywiście pod warunkiem makijażu, bo jak się nie pomaluję, to jestem zbyt, że tak powiem, moja uroda lata jest zbyt taka płowa i bezbarwna do wyrazistej czerni, ale jeżeli jest już makijaż i jakiś taki właśnie wieczorowy image, to czemu nie? Uważam, że spoko, ale bardzo chętnie przyjmę rady i Wasze opinie na temat tej sukienki i mnie w tej sukience, ale uważam, że jest to trochę w takim duchu francuskim, więc myślę, że z takimi właśnie różowymi, bordowymi dodatkami pasującymi będzie fajnie wyglądać. No ale koniecznie mi poradźcie, bo no, to jest dla mnie ważne, powiem szczerze. Pokażę Wam na początek w takim razie wszystkie sukienki. Jedną rzecz pokażę, którą będę odsprzedawać z mojej szafy też, bo wiecie co, mam przepiękny, przepiękny naprawdę kardigan z bardzo dobrym składem, ale jest na mnie jednak za duży i już stwierdziłam, że już dość noszenia tych takich ogromnych rzeczy. Mam i tak kilka takich, już trochę ostatnio mi się przejadły te takie wielkie oversize, będzie to lepsze na rozmiar L. Ale dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, oprócz tej sukienki kupiłam jeszcze jedną rzecz z metką i ta rzecz jest od Emery Rose. Marka, nie znam marki, ale słuchajcie, wygląda na taką fajną prestiżową, można ją znaleźć też na Instagramie i Facebooku, możecie sobie zobaczyć. Emery Rose, Easy Comfy Free Spirited, czyli łatwe, wygodne, wolny duch. No i wiecie co, to jest rzecz w takim wolnym duchu właśnie, rozmiar L. Bardzo fajna, luźna sukienka z dobrym składem, już Wam powiem jakim. 100% bawełny, więc super, super nowiutka sukienka w pięknym kolorze kaki, takim nowoczesnym kroju właśnie z kieszeniami, takim artystycznym. Można takie coś mieć też na jesień do swetra, do kardigana na wierzch. Też super fajnie będzie się prezentować właśnie w jesiennych stylówach, ale na lato będzie w ogóle bardzo wygodną ekstra rzeczą długości takiej do łydki za kolano. Dla wyższej osoby może trochę lepsza długość, bo będzie bardziej proporcjonalnie wyglądać, więc raczej dla Elki o wyższym wzroście i ma z tyłu zameczek. Bardzo, bardzo fajna sukienka, ale zobaczcie sami, jak się ona prezentuje jakby krojowo. No, jeszcze trzy sukienki. Słuchajcie, dzisiaj mam szczęście do sukienek i same super marki, duże rozmiary, oprócz tej mojej jednej. No, przepraszam, dwie chyba będą takie mniejsze, a reszta dużych. Woolovers, bardzo fajna firma i to jest rozmiar XL, 100% wełna bodajże, zaraz jeszcze potwierdzimy tą tezę. Patrzę, czy widać metkę, tak, widzicie? Fajna marka i to jest taki, wiecie co, taki khaki brąz. Brązowy, ale w takim lekkim khaki odcieniu. To jest sukienka swetrowa w idealnym stanie, dosyć długa. Coś tutaj widzę na dole, czego wcześniej, nie, tu nic się nie dzieje, po prostu jakiś cień rzuciło. Bardzo fajny, luźny krój, dla większego rozmiaru XL to będzie takie, nie będzie bardzo obcisłe, ale to będzie takie bardziej taka opływająca sukienka, nie jakaś wielka, kładzik, 100% merino wool, także wow, 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 piękny brąz, taki chłodny, właśnie troszeczkę z takim lekko kakim odcieniem, ale generalnie to jest taki bardziej melanżowy, ciemny brąz, szarawy brąz, o, spróbuję Wam to, o, teraz tutaj dosyć dobrze widać ten kolor, więc chyba to będzie coś takiego. Także te sukienki naprawdę się bardzo cieszę, bo wiele osób mnie pytało o większe rzeczy, a także właśnie o takie sukienki na zimę i tych sukienek, ile bym nie miała, to zawsze jest ich za mało, a to naprawdę jest mega jakość. 100% merino, to słuchajcie, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Kolejna sukienka jest też superowa i też jest w większym rozmiarze, zresztą zobaczcie. Piękny kolor, ciemny kaki, też melanż jest to, też jest to taki. Pokażę Wam tutaj tą wełnę, zobaczcie, w jakim super stanie jest ta wełna też. O, jest jak nowy, jak nowa ta sukienka. To jest minimalnie dłuższy włosek wełny niż tamten, dlatego ona tutaj wygląda tak puszyście bardziej.
I taki właśnie melanżowy, khaki kolor. I to jest sukienka z golfem. Już Wam powiem markę. Muszę dojść tam do tego golfa. Słuchajcie, jest to Celtic and Co, czyli też jakieś prawdopodobnie coś brytyjskiego, coś może irlandzkiego, szkockiego. Trudno powiedzieć do końca. Naprawdę super, super, super też stan sukienki. Rozmiar L i to jest wełna 100% też. Tutaj nie jest napisane, że merino, wełna owcza, ale ona jest bardzo miękka, więc niewykluczone, że to jest merino albo jagnięca wełna. Mięciusieńka. I w ogóle nie drapie, słuchajcie, bo ja bardzo nie lubię, jak tutaj na szyję mam bardzo wrażliwą i jeżeli jest ostrzy taki włos, który kłuje, to ja bym nie była w stanie tym wytrzymać, więc myślę, że ta wełna jest po prostu perfekcyjna. Podobnie jak ta druga sukienka właśnie z wełny merino. One są w podobnym rozmiarze. Być może ta brązowa bez golfa jest odrobinę większa, ale naprawdę tam dużej różnicy nie widać. Słuchajcie, jeszcze jedna sukienka, trochę mniejsza i ona chyba będzie w moim rozmiarze, to jest Zara Woman, rozmiar M. Być może będzie trochę za duża, ale to będziecie zaraz widzieć. Jest przepiękna, jest w takim bordowym melanżu też. Ma bardzo fajny krój, taki linia A. Tak, to jest takie bordo z takimi drobinkami w kolorze żółtym, więc znowu to jest taki kolor dla jesieni, dla ciepłego typu urody, chociaż bordo, kolor bordo dla mojego typu urody jeszcze nie jest zły. Natomiast te ciepłe tutaj już drobinki w tej sukience będą trochę bardziej pasować do ciepłego typu urody. Słuchajcie, piękna sukienka, przepiękna, bardzo ładny krój. To jest taka sukienka midi, która może być noszona właśnie do golfika obcisłego, do jakiejś bluzeczki w spód, której będzie tutaj rękawy, na przykład pod kolor widać. Piękna rzecz, naprawdę, już Wam mówię skład, jest jak nowa, zupełnie, materiał jest absolutnie nietknięty zębem czasu, jak to się mówi. Już Wam powiadam, czekajcie, nie mogę znaleźć metki, widzicie, ale gdzieś tutaj mi się wydaje, że metka była, a jest, widzicie, jest metka. Te zarowe metki to mnie trochę denerwują, bo są bardzo długie, to się źle czyta, no ale co, będziemy narzekać. Ojej, skład został bodajże... Nie ma składu. Wycięta metka ze składem. Ale wiecie co? Zobaczcie sobie. Według mnie to będzie przynajmniej 60% wełny, bo ona zdecydowanie jest z wełną. Być może wełna z wiskozą jest to. To jest taki już lepszych rzeczy zarowych. To nie jest jakieś takie, wiecie, z tych takich tanich linii, gdzie to od razu czuć, że to jest jakiś poliester i dziadostwo, tylko naprawdę bardzo fajny, wełniany w dotyku i przyjemny materiał. Więc jestem przekonana, że można znaleźć, może poszukam nawet, taką sukienkę w internecie i znaleźć jej skład. Śliczna sukienka. Dajcie znać, co sądzicie, może do czegoś tu mi się ją uda zmierzyć. Zaraz będziemy mierzyć żakiety, się bardzo cieszę, ale tymczasem jeszcze pokażę Wam pasek, być może ten pasek też wystąpi w którejś stylówce, może nawet do tej mojej sukienki, nie, czerwony mi nie pasuje. Bardzo fajny pasek pleciony kupiłam i to była jakaś wyprzedaż. Jest jak nowy, słuchajcie, jest vintage na pewno, bo to patrzcie, jaka fajna klamra. Szczerze mówiąc, to czerwony pasek być może mi się nawet przyda, nie wiem, czy będę go odsprzedawała. Taki kolor, pasek regulowany, ale nie jest to całkiem wolne mimo plecionki, bo końcówka tego paska jest, myślę, że to jest SM rozmiar, zdecydowanie SM, bo tutaj jest mniej więcej 12 cm różnicy między pierwszą a ostatnią dziurką i na pewno ta ostatnia to jest typowe S, takie właśnie na mój pas, mniej więcej 66. I zobaczymy, może do którejś właśnie z tych sukienek będzie fajnie wyglądał. Tymczasem pokażę Wam ten kardigan, długi kardigan z alpaką i to jest marka Magazine, super marka. Jak widzicie, to jest LK. No i właśnie dlatego zdecydowałam się go odsprzedać. Prawie jest nienoszony. Ja go nosiłam może ze dwa razy. Bardzo mi się podoba i pokażę Wam, jak superowa jest to wełna. Jak super stanie jest ta wełna. Mam trochę za daleko światło, ale o. Jest po prostu to stan jak nowy. Piękny kolor śliwkowy i naprawdę skład jest też godny, bo jest to Super Kid Mohair 32%, czyli to jest taki mohair z bardzo młodych zwierząt, strzyżony.
31% wełna. A, czemu ja myślałam, że tu jest... A, pomyliłam się, alpaka z moherem. Byłam przekonana, że to jest alpaka, prać ręcznie. Także w dużym procencie jest to z wełen i to w dodatku taki młody moherek. Także piękna, piękna rzecz. No i będzie właśnie dostępna. Przesuper, bardzo Wam polecam. To jest tak ładne, tak bardzo mi to, że wiecie co, trochę spada mi z ramion, bo jednak S-ka a L-ka to jest różnica, a to już w ogóle jest taki luźny krój, więc po prostu zdarza mi się, że mi się zsuwa ten sweter i to nie ma sensu za bardzo. Pokażę Wam do sukienki. Teraz pokażę Wam spódnicę, bo jedną z vintage spódnicę udało mi się kupić. Też jest bardzo fajna. Taka bardzo gruba, wełniana, tradycyjna, klasyczna spódnica w przepięknych kolorach. Gdzie ta metka? Słuchajcie, gdzieś miałam metkę, ale się straciła. W każdym razie być może, że mi się odpruła ta metka, bo ona była taka vintage, wisząca. No dobra, słuchajcie, mniejsza z tym. Ale jak zobaczycie to tutaj z bliska, to będziecie od razu wiedzieć, że jest to wełna 100%. Bardzo gruba, w idealnym stanie spódnica. I te ciepłe barwy to... Chodziło mi tutaj o to, że oczywiście jak ja bym włożyła szary, jasno-szary sweter, to bym mogła spokojnie tą spódnicę do tego nosić. Zobaczycie mnie w takim podkoszulku wełnianym, do tego szarym. Ale jeżeli ktoś ma ciepły typ urody, to do tego mógłby dobrać czerwony albo właśnie taki miodowy, taki kamelowy sweterek, golfik, bluzkę i byłoby to piękne, piękne zestawienie. To jest S-ka, słuchajcie. Zobaczycie mnie w tej spódnicy właśnie w stylówce do tych samych, co mam na sobie, butów, bo to nie gryzie się. Bardzo fajna, klasyczna, bardzo gruba spódnica. Także polecam, oczywiście. Słuchajcie, jeszcze to Wam dogrywam, bo oczywiście zapomniałam o dwóch rzeczach, które wisiały bardziej z boku. Piękne, jedwabne chustki. Jedna chustka jest w ślicznych kolorach, takie piórka, zobaczcie. To jest jedwab z takim... Widać, że to jest chustka vintage, bo już ten jedwab nie jest taki, wiecie, taki idealnie... jak nowy, ale i tak nie ma dziur ani nic. Piękne kolory, naprawdę śliczna kolorystyka. To może być chusteczka taka do ozdoby po prostu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwa, jak widzicie. Mam też przesuperowy szalik z jedwabiu, który akurat mogę Wam zmierzyć do tego, bo jest w kolorystyce i ma bardzo piękne zestawienie kolorów, takie artystyczne. Dobre dla chłodnego typu urody, wydaje mi się, chociaż tu jest też ten taki trawiasty zielony, ale generalnie, zobaczcie, jest bardzo, 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 bardzo piękna kolorystyka, naprawdę, uważam, że mega, po prostu mega, śliczna. Śliczny szalik, 100% jedwab, jest przeprzyjemny w dotyku, pokażę Wam tu z bliska te kolory jeszcze. To teraz żakiety i właśnie mam piękne trzy żakiety i bardzo Was proszę teraz o radę, żebyście mi doradzili, który z tych żakietów mam sobie zostawić, bo jeden bym sobie zostawiła, taki cieplejszy zimowy żakiet, trochę dłuższy, bo wszystkie to są właśnie takie długie, fajne, modne żakiety, raczej na pewno tego ciepłego brązu sobie nie zostawię, od niego zaczniemy, bo to nie jest moja kolorystyka, zbyt ciepły odcień brąz ma. Piękny żakiet w rozmiarze 4. To jest od Pauw i Amsterdam. O ile mi się dobrze wydaje, to Pauw to znaczy po prostu Pauw, ale głowy nie dam. Może jestem całkowicie w błędzie. Zobaczcie. Bardzo dobra marka. Piękny, przepiękny żakiet z aksamitu naturalnego. Już Wam powiem skład, bo tutaj są bardzo takie prestiżowe metki. Tak, 79% bawełna, 21% moda, czyli coś w rodzaju wiskozy, prawda? Tu jest napisane, żeby prać profesjonalnie, prać w pralni, ale wiecie co? Ja i tak te wszystkie rzeczy zwykle piorę ręcznie, po prostu w wodzie, potem parownicą. Jeżeli macie tylko parownicę, to możecie bezpiecznie taki żakiet wyprać. On jest w ogóle teraz czysty, więc w ogóle nie ma potrzeby. Patrzcie, jaki przepiękny żakiet. Oczywiście zobaczycie mnie w tym żakiecie. Śliczne, śliczne detale ma. Taki rypsowy, jakby czarny brzeg. No jest to naprawdę piękna rzecz i jest w stanie idealnym, dwurzędowy, bardzo elegancki żakiet. Idealny na zimę, bo to jest cieplusieńkie, z podszewką. No także bardzo Was zachęcam do przemyślenia tego żakietu, bo naprawdę uważam, że jest piękny.
Teraz kolejny żakiet jest wełniany, to znaczy nie wiem czy 100%, już pokazuję. Też jest to brąz, ale to jest taki melanżowy już brąz. Trochę bardziej w kasztan z odcieniem takiej czerni wmieszanej. Może ten kolor byłby już dla mnie trochę lepszy. I on jest w ogóle po pralni, zobaczcie. Jest tutaj jeszcze metka z pralni, widzicie? Więc jest czyściusieńki. Już Wam mówię skład. 80% wełny, 5% angory. Reszta jest sztuczna, czyli tam 15% stanowi nylon. Długi, przepiękny żakiet w wiodełkę, klasycznym kroju, tak jak mówiłam. No, to jest naprawdę też zdobycz, bo słuchajcie, on jest... No dosłownie, on wygląda jakby ktoś tylko zdjął z niego metkę. Nigdy nie jest noszony. Postaram się Wam pokazać kolor, bo też ma bardzo piękne... nie wiem, czy się uda, może zdjęcia Wam wstawię, bo tutaj to światło blisko kamery jest słabe. Zrobię Wam zdjęcie w zbliżeniu. Tu są takie wplecione nici takim lekko żółtym i takim też czerwonawym kolorze, co jest bardzo fajne, bo dodaje takiego lekkiego właśnie smaczku kolorytowego. Nie wiem, jak to nazwać. No ja mam takie czasem dziwne określenia. Ale w każdym razie, tak to wygląda. Ostatni żakiet, ostatnia rzecz w ogóle dzisiaj, to jest też bardzo, bardzo fajny żakiet od Next Tailoring. Wyciętą mametkę, ale zaraz się zorientujecie, jaki to jest rozmiar, bo... O, ja go nawet mogę na tą sukienkę przymierzyć, bo ta kolorystyka się nie będzie gryzła. No, ale oczywiście jest na mnie za duży, czyli to będzie, słuchajcie, moim zdaniem taka L-ka bardziej. O, widzicie, jest duży. Zaraz zobaczycie jakieś stylówce z czymś spoko takim, co pasuje. Jest duży i to jest taka, no to jest na pewno na mnie za duże. Ta marynara to jest na pewno L-ka i ma świetny kolor. Naprawdę piękna rzecz, bardzo ładnie uszyte. Zobaczcie, to jest uszyte jak garnitur męski, ale to jest damskie, bo ma zaszewki na biust typowe takie dla damskich i jest taliowane. Mam nadzieję, że... O, jest metka, słuchajcie. Udało się. Tym razem się udało. Ja zawsze staram się raczej kupować z metkami. 50% wełny, słuchajcie, posiada w sobie. Lycra i poliester oprócz tego. Tak. Czyli w połowie wełniany, ale jak na taki materiał, to i tak jest naprawdę bardzo fajny skład, bo to jest dosyć... To jest taki trochę cieńszy materiał. Nie na lato, ale to jest taki garniturowy materiał i on ma takie kropeczki w sobie jakby. Szary w takie kropki. Bardzo fajna też rzecz. Mam nadzieję, że też uda mi się do czegoś sensownego Wam to zmierzyć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jeśli nie, no to widzieliście trochę, jak jest dużo za dużo na mnie w tej sukience. Dobra, słuchajcie, to jak na dzisiaj jest tyle. Były żakiety, były sukienki, były dodatki. No i piszcie koniecznie, co sądzicie, które rzeczy zrobiły na Was największe wrażenie. Czy może któreś zdobycze z giełdy. Zapraszam Was do Krakowa na tą giełdę, jeśli kiedyś będziecie, ona jest zawsze w niedzielę, jak jest pogoda, bo no, jak tam pada śnieg czy deszcz, no to tam nie ma sensu chodzić, ale jak jest w miarę dobra pogoda, nawet jak jest zimno, to tam jest zawsze dużo ludzi, w każdą niedzielę giełda jest czynna. Także, tadam, doszliśmy do końca, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, proszę Was oczywiście jeszcze raz o komentarze i subskrypcje i do zobaczenia w następnym filmiku we czwartek, cześć!